Więc mamy veľmi pekný žalm. Ako jelen dychti za vodou z pramienia, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Po Bohu žizní moja duša, po Bohu živom. Myslím si, že ten čas, ktorý prežívame, mal by v nás práve vzbudiť takú túžbu po Bohu, po tom prameniu s tou čistou, čerstvou vodou. Máme túžiť po Pánu Bohu. Ak v nás je taká túžba, to je s nami dobré. Nebezpečné je to, že tá túžba sa môže strátiť. I vtedy je to už problém. Nedovolme, aby sme necítili už ten smet po Pánu Bohu. Aby sme už po ňom netúžili. Tu si veľmi človek ľahko môže zvyknúť práve na také, čítam priame prenosy svätých omši, že dokonca mu to vychovuje, že ráno nemusí vstávať do kostola, nejako zvláštne sa pripravovať. Možno, že aj tak to je, ale pamätajme, je to všetko provizorné i to nie je to, čo my potrebujeme. Potrebujeme byť ako ten jeleň, ktorý dychtí za vodou z pramenia. Preto prosme Pána Boha o takú túžbu, a nech vkladol tú túžbu do našich srdc. Dúfame, že tá situácia sa ju zmení. Už tento týždeň budú nejaké zmeny, tak nech to naplní tež naše srdce takou nádejou. Dnes čítame skutky apoštolov. Veľmi rád mám skutky apoštolov, lebo ukazujú tež, ako Pán Boh pôsobí v cirkvi od začiatku. Ako Boh dokáže premeniť spôsob zmyšľania človeka, spôsob zmyšľania cirkvi. Dnes práve v tej 11. kapitole sa stretávame s tou situáciou, kde Peter, ten prvý pápež, pokrstí celú rodinu, i tú pohanskú rodinu. I to sa stáva určitou takou otázkou, či je to správne alebo nie. To, čo Peter robí, to je revolúcia. My sme si ju zvykli na to, i nás to už nešokuje, neprekvapuje. Ale pamätajme pre takých Židov, ortodoxných Židov. To je revolúcia, to, čo urobil Peter. Židia nemajú nejaké také, viete, nie sú tak ambiciózni, aby si získavali nejakých stupencov. Židia si stačia sami pre seba. Oni sú ten vyvolený národ. I tá prvotná cirkev má tež na začiatku takú mentalitu. Hoci počuje, choďte do celého sveta, to pre nich svet, to je hlavne to židovstvo, to je Izrael. I žiaden poriadny Žid nikdy nevojde do domu, kde býva pohan, nikdy to neurobí. Nikdy nebude prestupovať ten Mojžišov zákon, ktorý hovorí jasne, čo je čisté, čo je nečisté, čo je košer, čo môžu jesť a čo nie. I tá prvotná cirkev, ona žije tú svoju tradíciu s vedomím, že Ježiš stal z mŕtvych. I tu potrebná je tá zmena. Peter to, čo urobil, že pokrstil toho človeka, a tým človekom je Kornelius, to naozaj je revolúcia. Raz, že Peter vošiel dnu do toho domu, to je jedna vec. Je si tam sám v sebe musel prekonať nejaké zabrany, nejaké také hranice, ktoré má. Druhá vec, keď si uvedomíme, kým ten človek je, Kornelius, to je rímsky dôstojník. To všetko sa odohráva v Cezareji. Tam je hlavne to veliteľstvo Rimanov, teda ľudí, vojakov, ktorí sú považovaní za nepriateľov. Židia ich nemali v obľúbe, nemali ich rádi, nie? Veď to je cudzí vojaci, cudzá armáda, ktorá ich utláča. I takému človeku Duch Svätý posiela Petra. Je zaujímavé, že on, Peter, nejako dokáže prekonávať tie svoje také ľudské obmedzenia,
że niecha za to wiesz Duchu Świętemu. I potem, kiedy pogrosti toho Korneliusa, toho rzymskiego dłostojnika, stotnika, stretywa się z bratmi w Jeruzalemie i oni mu to wyczytają, że tak to by nie mal robić. To nie jest sprawne. I Peter sa musi tu odwołać na swoją własną skusenost. Peter mówi, że najpierw w nim sa muselo nieco premienić. Peter mówi, że wszystko sa zaczęło wtedy, kiedy zaczął sa modlić. Wtedy Bóg mu ukazował prawie te zwierata czyste, nieczyste. I on w tą swoją żydowską zmyślanie mówi, to jest nieczyste, to jest czyste, toho nie budem jest, to budem. Ale Pan Bóg mu wtedy mówi, aby nie nazywał to, co on oczyścił, nieczystym. Aby to nie nazywaj to poszkornionym. Nie? Bóg oczyściuje. Bóg premienia serce człowieka. I Peter, preto, że sa modli, odkrywa Bożą wolę. I potem sa niecha już sprowadzać Duchom Świętym. Kiedy już wiedział to w sobie niejako spracować, on nie wiedział w podstacie, o co sa jedna. A zrazu ktoś si klopie na dwere. A tu przychodzą muży z pozwanką prawie ku tomu stotnikowi. I Peter wtedy idzie. Nie wie preczo, nie wie, co tam ma robić. Wszystko jakoby jest przed nim zakryte. Ale kiedy sanicha jest sprowadzać tym duchom, kiedy wstupuje do tego domu i kiedy zaczyna rozprawiać o Jezusowi, to widzi, że Duch Święty już zastupuje na tychto ludzi. I prędko jest jasne, no kim Peter jest, aby teraz, nie wiem, uplatniował jakie prawidła, jakie żydowskie zasady. Więc trzeba ich pokrstić. Pan Bóg tu nie ma z nimi problem. Preczo Peter by mać z nimi problem? To wyswetlenie przyniosło taki pokój pre tych bratów. Zajmowe jest to, wiecie, że to, co się stało, to jest taka jakoby epizoda, że prwy pohanski dom, prwa pohanska rodzina wstupuje do cyrkwi, je przyprawą na nieco o wiele dłożitejsze. O 10 roków nieskor Święty Paweł wyda się na swoją pierwszą misyjną cestę i kiedy się wraci z tej pierwszej misyjnej cesty, będzie mówić, że pokrstił stołki ludzi pohanów. I to, co Paweł urobił, to jego odważne rozchodnucie zniepokoiło cyrkę. Do takiej miery, że ci wszyscy apostoli, ci, którzy nieco znamnali w tej cyrkwi, sa stretli, a zaczęli sa o tom rozprawać. I prawie wtedy Peter powiedział, wiecie, że Bóg si ma wywolił. I rozprawa tento prybeh o tom rzymską wojakowi, którego pokrstił. Że już wtedy, że oni nie mają nad czym dyskutować. Nie mają o czym rozchodować. O tom bolo rozchodnute już przed 10 rokmi. Boh o tom rozchodol. Tak sa tu otwara nowa kapitola pre církev. Prichádzajú bratia z pohanstva. Vďaka tomu my też dnes veríme. Rozprávam vám o tom, aby sme to videli. I boli też ľuďmi, ktorí sú otvorení na také Boże znamenia, Boże zmiany w naszym żywocie. Určite my potrzebujemy, tak jako Peter, potrzebujemy modlić się. To znaczy, abyśmy tu dali szansę Duchu Świętemu, aby nam promieniał nasze zmyślanie, naszą mentalitu. I można to są takie też epizody, które się odgrywają w naszym żywocie. I te epizody można będą dłożyte pre nas o 10 roków, można o 20. Ale wszystko ma swój zmysel. Jeżeliż nieco w Ewangeliu prawie mówi, mam aj inne owce, które nie są z tego owczyńca, a i te muszę im przywieźć, a budu poczuć mój hlas, a będzie jedno stado
a jeden pastier. Peter zaczyna rozmyślać koniecznie tak, jako Jezus w tom duchu. Prosimy, abyśmy też mali taką mentalitu, Jezusową mentalitu, abyśmy nie byli taki uzatworeni tymi naszymi nazormi, naszymi przedstawami. Bóg ma wżdy otworene serce pre każdego człowieka i to jest naszym powołaniem, abyśmy zyskawali tych wszystkich naszych bratów a sestry pre niego. Amen.